Siemano. U mnie słoneczko. W krótkim rękawku. Jest cieplutko. Lany poniedziałek. Strasznie wieje. To jest jedyny minus. Dzisiaj porwało mi całą tą kopułę w powietrze. Dziecko łapało. Dzisiaj jest taka ciekawostka, pokażę wam. Otóż jest początek kwietnia, a tak naprawdę to się stało pod koniec marca, tylko dopiero niedawno to zauważyłem. Ale możecie sobie zobaczyć. Palma u szwagra zakwitła. Kwitła sobie elegancko. Ma trzy kwiatostany już widać. Tam jeden u góry, drugi na dole i z drugiej strony jeszcze jeden. Zrobiłem obdukcję u siebie, ale nic nie znalazłem. I tak samo tu u tej palmy dużej też jeszcze nic nie znalazłem, a u niego już kwitnie. Powiem wam, że petarda, strasznie wcześnie. Będzie trzeba jakiegoś zapylacza za jakiś czas załatwić i może będą nasiona, ale to się jeszcze okaże. Ranił ich w czasie. Wieje i nagle przestaje i tak na zmianę. Teraz może jeszcze z drugiej strony wam pokażę, ale z tej strony to raczej nie zobaczycie. Tutaj. Moje palemki jeszcze muszą poczekać. Jeszcze nic tam nie ma. Nic mi się nie chce. Azofoską posypałem, bo lilie drzewiaste już wychodzą. Widzicie? Tak to jest. Cykasa nie schowałem do domu. Po minus dwa już dwa razy dostał. Picoba się świetnie. Tylko dałem go przy domu, żeby niego nie wiało. No i tutaj tak ma, wydaje mi się, troszkę cieplej, niż by na studni stał. Po drugie tak wieje, że bałem się, żeby go zrzuci. A doniczka jest jeszcze sucha. W sensie sucha tej ziemi. Nie zalewałem jeszcze i po prostu jest lekki, bo gdybym to zalał, to byłaby ciężka doniczka i może by wtedy nie spadło. Ale strasznie wiucha i bałem się, że zleci. Moja jedna gloriosa dostała, widzicie, jeden liścik przygnił, cała reszta jest ok. Jeden liścik dostał po tyłku, tamtej nic nie jest i tym dużym też nic nie jest. Uważam, że niedoceniany temat, bez osłon, bez grzania, spokojnie to można mieć, to fajnie rośnie. Kto pamiętał, jak wkopywałem, to widział, jakie to było malutkie, takie malutkie, parę listków było, takie wiotkie, a teraz zobaczcie, jak to jest grube, to już jest taka gruba przy samej ziemi, no i ciśnie do góry, cały czas ciśnie do góry. Ciekawe, czy takie, za ile będzie taki pień jak w tamtych. Pewnie trochę czasu upłynie, nim taka urośnie. Mały trach już liścia rozkłada. Nie czeka na nic. Zresztą na co ma czekać. Ale ten wiatr mi wyłamuje te liście, zobaczcie. Tak łamie te liście. O Jezu.
strasznie wieje. Idę do domu.